pierdolnik, ale jakoś to chodzi wszystko. Komputer z 2007 roku w zmodyfikowanej obudowie Tracera z 2012 roku. Przerzuciłem wszystko z tamtej obudowy do po prostu używanej, bo tamta obudowa była topornie ciężka jak chuj i ciężko mi było z nią w ogóle chodzić i operować, więc wolałem coś lekkiego i po prostu, zobaczcie, burdel w kablach niesamowity. Tutaj taśmę nakleiłem na wentylator procesora, bo smarowałem mu łożyska, żeby lepiej chodził. I mam pytanie, co za, jakby to powiedzieć tak ostro, ale żeby nie obrazić, co za jemią składał ten komputer odnośnie podstawki chłodzenia procesora. W trzech punktach dobrze była zagwożdżona zabezpieczeniami w płycie głównej. Czwarty róg nie dochodził w ogóle, był zabezpieczenie, było wciśnięte, ale w ogóle sama podstawka nie przechodziła przez płytę główną na wylot i nie była zaczepiona zabezpieczeniem. Dlatego ten procesor się grzał jak cholera, bo równomiernie pasta nie była rozprowadzona po nim. To zostało poprawione i już chodzi zarąbiście. Temperatura procesora maksymalna to jest 45 stopni i wyżej już nie chce się podnieść. Także wymieniłem pastę termoprzewodzącą na chipsecie. Tam była jakaś, ale kurde, jak proszek po prostu. Jak ją dotknąłem, to się rozkruszyło momentalnie. Widać, że po 2007 roku to już w ogóle. Dałem dwa wentylatory Areo Cool Shark. Tak samo i tutaj. Dysk do tej stacji dokującej z 2000 roku znalazłem jakiegoś WD-ka, 80 GB, właśnie go formatuję. Tutaj jest dysk Samsunga od laptopa, 500 GB, też jest formatowany. No i mam stację dyskietek, do której muszę zdobyć kabel zasilający. Już wam pokazuję. O, kabel zasilający floppy. Jakby ktoś miał i mógł obciąć w starym zasilaczu i mi podrzucić, byłoby miło. Bo kurna mać, nie mogę dostać takiego, ale spróbuję przejściówki. Nie mówię, że żebyście mi podrzucali, ale jakby ktoś tam miał i miałby chęci tam podrzucić, to byłoby miło widziane. Jedna sztuka mi jest tylko potrzebna i tyle. Pokażę wam przód. Tracer. Ta obudowa wygląda jak z filmu Mad Max. Zobaczcie, dysk pracuje w stacji dokującej. Udało mi się w BIOSie porobić porządek. W ogóle to był taki burdel, że u mnie w szafie to już w ogóle jest lepiej porządku. Umyłem płytę główną alkoholem izopropylowym, umyłem ją specjalnym płynem jeszcze z obu stron. Wszystko było wymyte, odkurzone, złącza ponaprawiane, tylko do cholery jasnej nie wiem dlaczego nie działa power SW. Dioda od powera nie chodzi, sprawdzałem ją baterią. Normalnie dioda świeci, tylko że gdzieś na płycie głównej coś mogło się przepalić, czy coś może. Albo nie przepalić, albo coś się przerwało i dlatego nie działa. Mniejsza z tym, ważne, że płyta działa, wszystkie porty działają. A zresztą posłuchajcie, jak to chodzi. Dla użytkowników, którzy są tak starzy, że nic już nie pamiętają, znaczy młodzi, to jest taśma IDE ATA. Kiedyś takich taśm się używało do przesyłania danych pomiędzy dyskami. A tu mamy kabel SATA współczesny. Zobaczcie, jedno do drugiego. Jakie to jest wielkie, nie? Ale jak to się mówi, to jest siła. Więc mamy, tu jest główny dysk Seagate'a, odsłonię kabelek, Seagate'a 500 GB, on jest z 2000,
2007 roku i on chodzi tylko dlatego, że go sformatowałem w Linuxie, wywaliłem wszystko, wyczyściłem dysk i dysk jest na wszystkich kwadracikach w programie sprawdzającym, testującym na zielono, czyli jest wszystko dobrze, jest sformatowany, wyczyszczony, jest postanowiony na nim Linux 18.04, bóbr bioniczny i to będzie jedyny system, który tu będzie, dlatego że już nie ma wsparcia dla 32-bitowych systemów. No, poczekajcie, wyłączę, nagrywam telefonem, dlatego że po prostu nie chce mi się inaczej, ale zapierdala. Ładnie chodzi, cały czas widać, że się świeci, coś się dzieje. No, ta obudowa wygląda, bo jest po takich dosyć przejściach pokatowana, jakby ją King Kong walił baseballem. No, ale ogólnie wszystko działa. Tu mam jeszcze zapasową taśmę, którą zdobyłem za złotówkę, a dyskietkę, stację dyskietek do tego komputera kupiłem za 5 zł na OLX-ie. Gościu, jak mi sprzedawał, to jeszcze się cieszył i klaskał, że zabieram od niego. No, jeszcze mam jeden dysk Mac Store'a i spróbuję go też tu władować, podpiąć i zbudować z tego komputera z 2007 roku super komputer. No, może nie tak super, ale super komputer oparty na Linuxie, z czego Windows 10 może Linuxa co najmniej, nie wiem, poprosić o aktualizację lepsze czy coś. Linux zawsze był lepszy od Windowsa i ja będę to każdemu mówił, że Linux wyprzedza Windowsa w każdym aspekcie. Zobaczcie, co się dzieje w Windowsie. Co chwilę są jakieś awarie, problemy, a Microsoft powiedział, jak nie działa, to klikać do skutku. To tak jakby powiedzieć, jak wam nie działa, to kurwa dajcie więcej kasy, to może coś zrobimy. Mnie się to bardzo nie podoba. Więc ja powiem tak, ja przechodzę całkowicie na na Linuxa, nie Windowsa. Mam płytę z Windowsem oryginalną, dziesiątką i teraz żałuję, że wydałem 600 zł, żeby ją kupić. Teraz to powinien ją połamać i wyjebać do pieca. Jakbym wiedział, że Windows będzie takim, taką ruiną na kołach. Słowo burdel na kółkach to jest mało określające. Więc tak to wygląda. Zgaszę tę lampę, bo ludzie poślepną. Przechodzimy do stanowiska. To wygląda tak. Tutaj jest... A, bo tutaj... O, to zobaczycie, jak to się robi. Tworzenie partycji w programie dyski w Linuxie. Już tutaj sobie zaznaczyłem, że 500 giga, wolne miejsce, tutaj partycja nie rozszerzona, jedziemy dalej. Nazwa wolumu, usuń zawartość, lepiej to zawsze sobie zaznaczyć, bo tak naprawdę, żeby mieć pewność. Tutaj damy, jakby nazwać ten dysk. Nazwijmy go magazyn myślnik 01. No dobrze, mamy wszystko, chociaż ten dysk nie wiem, czy na wszystkich urządzeń FAT nie zaznaczyć. Byłoby dobrze, bo można ten w ogóle system przenosić, ale no nie wiem, cholera, to jest wewnętrzny tylko dla systemu Linux. No w sumie będzie tylko dla systemu Linux. Dobra, tam dysk kurde i tak jest wart tyle co paczka fajek. Rura. Uwierzytelnienie, kody aktywacyjne. Ale to jest, co jest piękne w Linuxie, to, że każdą operację musicie potwierdzić hasłem, a nie jak w Windowsie, że program po prostu może wam się zainstalować z przeglądarki, chociaż nie chcecie, żeby się zainstalował i on ma wyjebane na was. Windows nie wymaga. No,
Jeżeli używacie konta gościa zamiast konta administratora, to wtedy musicie potwierdzić instalację takiego programu. A w Linuxie jest to piękne, że żeby zainstalować cokolwiek, czy aktualizację, czy nawet usunąć coś, to musicie potwierdzić hasłem. I to jest właśnie piękne. I utworzymy. I już się dzieje proces tworzenia partycji. Ta się jeszcze mieli. WDC. Możecie sobie ten dysk znaleźć w internecie. Bo ja po prostu nie wiem, co to jest za dysk. Już, o, widzę, że już zrobiło bardzo szybko. Zawartość nieznane, bo go jeszcze tutaj nie ma. Co tu się dzieje? Patrzcie, mieli się! 80 GB, 22 minuty! Ale jaja, zapierdziela! Jak to mówi Wojtas. Zapierdala! Żarty sobie takie robię. Udało mi się w BIOSie zrobić taki porządek, że wszystkie dyski widzi. To jest ten Seagate Barracuda 500 GB. Ten główny systemowy to jest ten Samsung, bo ma HN i M500 MBB. To jest ten Samsung. Tu mamy ten właśnie WDC 80 GB tego starego trupa, o który chodzi. Tu mamy napęd DVD, a tu mamy stację dyskietek, której kurna mać potrzebuje kabla zasilania. Dobra, niech to się mieli, a ja sobie zerknę, czy ja mam ten program zainstalowany tutaj w Linuxie. O Jezu, chyba nie mam. LibreCB to zainstalowałem, bo będę tego używał. Ogólnie, o Jezu, ogólnie ten komputer jest do wszystkiego. To będzie taka stacja robocza moja systemu Mate. Powiem szczerze, nie żałuję, że przeszedłem na Linuxa. Zobaczcie, tu jest tylko jeden rdzeń procesora, to jest Intel Celeron o prędkości 2 giga 26. Pamięć nieźle, przestrzeń wymiany, nic nie idzie, bo nic nie jest wysyłane. Internet chodzi, ale po prostu mnie to rozwala, to że to jest jeden rdzeń procesora. Kurde, to jest kosmos po prostu. Czujniki, nie czujniki, narzędzia systemowe. O, jest miernik temperatur. Widzieliście przed chwilą, jak się zachowuje procesor? O Boże, jedyny. Co tu się dzieje? Pamięć jest na żółto. GPU jest na pomarańczowo, czy nie jest źle. Procesor osiąga 46 stopni. 47 max. Zobaczcie. Chłodzenie Intela z 2007 roku, gdzie to jest chłodzenie aluminiowe, w środku ma tylko rdzeń miedziany i jest nałożona pasta o przewodności 7 kelwinów. I zobaczcie, ten procesor nawet nie ma siły rozgrzać się bardziej. Ja jest obciążany w 100%. Mordę jeżo. No dobra, ważne, że widzieliście. Tutaj się dalej mieli. 19 minut. A jaka prędkość? Po kablu IDEATA. 35,4 MB na sekundę. Kiedyś to, jak miałeś takie prędkości na komputerze we wsi, to byłeś królem, kurwa, dzielni. Jak miałeś tyle dysków, to już w ogóle byłeś królem i wszystkie dziewuchy wiejskie wokół ciebie chodziły. To się kiedyś nazywało prestiż na wsi. Wracamy do komputera. No i szczerze co? Cały czas wszystko chodzi, wszystko działa bajerancko. Płyta główna jest trochę wykrzywiona, bo po prostu jakiś baran nie dał kilku dystansów od obudowy do płyty głównej, więc musiałem sobie kołeczki przykręcić i wydystansować płytę główną.
ale ogólnie jest bajka, działa jak rakieta, wszystko chodzi jak trzeba. Tutaj, jakby ktoś się pytał, są porty SATA 2. To są porty SATA 2. I niestety, no, nie ma tu nic nowszego. Karta graficzna to NVIDIA GeForce 6600 GT. Legendarna karta, na niektórzy pamiętają pewne, jak zaczynali z nią zabawę, jak miałeś tą kartę, to człowieku, byłeś panem dzielni w ogóle wsi i w ogóle całego regionu. Najpopularniejsza karta, którą każdy na pewno wspomina ciepło. No i dobra, i tutaj to już nie będę wam pokazywał, bo tak to mniej więcej wygląda, wszystko jest upakowane bajerancko według mnie.